kiedy użytkownicy jednego z portali społecznościowych zobaczyli nowy rozrywające serce post prawniczki na portalu społecznościowym. Ponownie zaczęli przesyłać jej wyrazy szczerego współczucia. Marta Kaczyńska straciła ukochanych rodziców 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Prawniczka i publicystka niejednokrotnie podkreślała już, że była z nimi bardzo blisko związana, a ich odejście całkowicie ją załamało. Chociaż od tragedii minęło już 9 lat. Kaczyńska wciąż nie potrafi chyba do końca pogodzić się z dramatyczną stratą, co oczywiście nie dziwi. Marta Kaczyńska pokazała ukochane zdjęcie ojca, rozrywającym serce pości, kiedy więc prezydent Andrzej Duda wyruszył do Davos na tegoroczną konferencję Światowego Forum Ekonomicznego, córka Marii Lecha Kaczyńskich zdecydowała się podzielić z internautami poruszającym wspomnieniem. Prawniczka opublikowała na Facebooku fotografię, na której widzimy zmarłego w katastrofie smoleńskiej polityka, a prywatnie oczywiście jej ojca. Jedno z moich ulubionych zdjęć taty. Davos, styczeń 2010 rok. Napisała bardzo wzruszona Marta Kaczyńska. Której post chwycił za serce wielu internautów. Sympatycy współczują Marsi Kaczyńskiej ogromnej straty użytkownicy Facebooka w komentarzach wyrażali głębokie współczucie oraz przekazywali prawniczce wsparcie. W
Wspominali także Lecha Kaczyńskiego, głęboko go komplementując. Wielu internautów nazywało go mężem stanu lub najlepszym polskim prezydentem. Chociaż pod postem nie zabrakło także słów krytyki. Znalazły się one w znacznej mniejszości. Mój kochany prezydent. Bardzo nam go brakuje, ale wierzę, że oręduje w... niebie za Polską, napisała jedna ze wzruszonych obserwatorek Kaczyńskiej na Facebooku. To był mój ukochany prezydent. Zawsze czekałam na przemówienia. Które poruszały mnie do głębi, szukałam wszystko. Aby jak najprędzej dobiec do TV i wysłuchać. Ciarki mnie przeszywały. Były dobitne. Dziś Adę też pięknie przemawia, ale to już nie to samo, dodała kolejna internautka. Pani Marto, wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiam. Pani tata był wyjątkowo wspaniałym człowiekiem. Może pani być dumna i dziękować Bogu za takich wspaniałych rodziców. Bardzo ładne zdjęcie, pełne zamyślenia. Szczere spojrzenie. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci i sercu. Stwierdziła kolejna, także nie ukrywając emocji.